proszę. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowny Panie Ministrze, Panie Prezydencie. To jest kolejny projekt dobrej zmiany, którym chcecie no niejako mamić Polaków. Nie ulega wątpliwości, że Pan Prezydent Duda będzie obiecywał, będzie sypał z worka i twierdził, że to on dał Polakom pieniądze, co wiemy, że nie jest prawdą. Byłbym nawet w stanie zgodzić się z samą zasadnością tego projektu, ponieważ jest on skierowany do osób, które często niezależnie od polityki zostały pokrzywdzone. Doskonale to rozumiem. Widzę tutaj tak pewien zgrzyt. Pan Duda wykorzystuje budżet państwa do swojej kampanii wyborczej. I to jest problem. Natomiast chciałbym się też już bardziej konkretnie odnieść do jednej rzeczy. Panie ministrze, w przedstawionych założeniach projektu prezydenckiego przedstawiacie państwo optymistyczne założenia dotyczące ilości bezrobotnych, dotyczące tego, ilu ich będzie. Ale dlaczego wpisują państwo także w tym projekcie możliwość udzielenia tej dotacji cudzoziemcom? Czy w lockdownie w Polsce rzesze bezrobotnych obcokrajowców?